Jakub Dworzecki, Telewizja Echo 24. Dziś gościmy w naszym studiu Marcina Palicę, pierwszego trenera KPR-u gminy Kobierzyce. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Na początku gratulacje w związku z tym, że wczorajszy mecz z MKS-em Lublin, no, można powiedzieć, że bardzo dobrze wyszedł Kobierkom, pewne zwycięstwo. No i nie omieszkam tutaj zapytać o poprzedniczkę Edytę Majdzińską, która na ławce trenerskiej rywalek zasiadała. Pan jako jej następca w KPR-ze. No domyślam się, że to zwycięstwo dla pana ma taki dodatkowy wymiar. Znaczy tak, oczywiście najważniejsze są trzy punkty i zwycięstwo. Tamten sezon zamknęliśmy srebrnym medalem, między innymi dzięki temu, że w czterech pojedynkach z MKS-em Lublin wygraliśmy 3-1, więc bardzo, może nie to, że baliśmy się, ale ostrożnie podchodziliśmy do tej wczorajszej rywalizacji. MKS Lublin zrobił ogromne transfery, przyszły tam reprezentantki Polski, reprezentantki różnych krajów europejskich, także drużyna bardzo, bardzo wzmocniła swój skład. No i dodatkowy smaczek to jest ta nasza rywalizacja między mną, powiedzmy, a trenerką Edytą. Natomiast to jest mimo wszystko na drugim miejscu. Najważniejsza jest drużyna i zwycięstwo. Ja mogę powiedzieć, że od Edyty dużo się nauczyłem, natomiast już drugi sezon jestem pierwszym trenerem. Jak to się mówi, pracuję na swoje. No i zostały nam trzy mecze z MKS-em Lublin. Pierwszy wygraliśmy, chcemy iść dalej za ciosem. Jak się podchodzi do takich też spotkań z poprzedniczką? No bo domyślam się, że przysłowiowa teczka została w KPR-ze. Trochę taktyki jednak, można powiedzieć kolokwialnie, liznął pan po pani Majdzińskiej. Czy ułatwia to w jakiś sposób też tą rywalizację, podejście do takiego spotkania? No bo z jednej strony gdzieś to rozeznanie taktyczne wśród zespołu rywali jest chyba łatwiejsze. Myślę, że tak. Myślę, że Edytę poznałem na tyle, żeby móc sobie coś w głowie zaplanować, jak ona podejdzie do spotkania, jak ona może rozplanować mecz przeciwko nam. Natomiast tak jak powiedziałem, tutaj nie ma co za bardzo myśleć, co zrobi przeciwnik. Tutaj trzeba się koncentrować na swojej grze, na swoich założeniach taktycznych. Na wczorajszy mecz mieliśmy plan i zrealizowaliśmy go, można powiedzieć, w 100%. No to teraz o sobie, bo ten wczorajszy mecz spowodował, że liderki Superligi Kobiet podzieliły się punktami. Mamy teraz Zagłębie Lublin, MKS Lublin i KPR gminy Kobierzyce, które po 18 punktów mają w tej tabeli. No i wygrał każdy z każdym, można powiedzieć śmiało. KPR z MKS-em, MKS z Zagłębiem i Zagłębie z KPR-em. W jakiej sytuacji stawia to KPR przed kolejnym etapem sezonu? To znaczy tak, najważniejsze dla mnie są mecze z pozostałą częścią tabeli z drużyn, bo tam nie można zgubić punktu. Jeżeli tam będziemy konsekwentnie podchodzili do każdego spotkania skoncentrowani, z rządzą wygrania, chcąc zdobyć 3 punkty, no to tak naprawdę, tak jak pan redaktor mówi, zadecydują te mecze między nami, między trzema zespołami. My w tamtym sezonie raz potrafiliśmy wygrać z Zagłębiem Lubin. W tym sezonie w Superpucharze czy w meczu ligowym niewiele nam zabrakło. Jestem pewien, że w jednym z trzech pozostałych spotkań uda nam się pokonać Zagłębie. W jednym z trzech, czyli zakłada pan już tą fazę mistrzowską. Ona jest już bardzo prawdopodobna, można śmiało powiedzieć. Ale no właśnie, czy ta rywalizacja z Zagłębiem jest na ten moment możliwa? Czy ten sezon może być przełomowy w perspektywie właśnie zdobycia mistrzostwa dla KPR-u gminy Kobierzyce? Jest możliwa. Od stycznia po kontuzji wróci nam jedna zawodniczka, na którą bardzo liczę. Druga zawodniczka, trudno powiedzieć, czy wejdzie w tą fazę już końcową, czy nie. Nie ukrywam, że myślimy o jeszcze w okienku transferowym jakimś wzmocnieniu. Wszystko po to, żeby przede wszystkim w kolejnym sezonie zdobyć medal. Natomiast no już tak głośno mówimy, że brązowe medale i srebrne medale oczywiście klub gminy Kobierzyce bardzo cieszą. Ale nie zaspokajają. Natomiast no czegoś brakuje w tej historii piłki ręcznej w Kobierzycach. Więc czy to będzie ten sezon? Zobaczymy. Na pewno jest klimat, żeby w kolejnych latach powalczyć o Mistrzostwo Polski. Jeżeli to by się udało w tym roku, rewelacji nie by było.
No to jest mocna zapowiedź, ale w takim razie czego brakowało do tej pory, żeby z tym Zagłębiem rzeczywiście mierzyć się jak równe z równymi? Bo no jakby nie patrzeć, to jest ten lider tabeli od wielu, wielu lat. Czy w poprzednich latach Kobierzyce po awansie do Superligi, bo to jest drużyna, która bodajże od 5 czy 6 sezonów jest w Superlidze, to nie jest Montex Lublin, który dwudziestokrotnie bodajże był mistrzem Polski, czy Zagłębie, Wielkie Zagłębie Lubin, które w tej Superlidze również jest, można powiedzieć, od zawsze. To był mały klub, który awansował do Superligi, który z roku na rok robił postępy, w którym wspomniana już prędzej Edyta Majdzińska robiła korekty i roszady, jeżeli chodzi o zawodniczki. Ja jestem następcą i my po prostu małymi krokami idziemy do przodu, więc trudno powiedzieć, czego nam brakowało. No na pewno, mówię, mierząc się z takimi klubami jak Zagłębie czy MKS Lublin, które w swoich składach mają nazwiska reprezentantki, mówię, krajów czy różnych krajów, czy reprezentantki Polski, my to nadrabiamy walecznością. Ja zawsze powtarzam, że moja drużyna jest najbardziej waleczną drużyną w lidze. I tu nie grają nazwiska, tutaj gra drużyna, a my taką drużynę mamy. Więc jeżeli czegokolwiek brakowało, to my dążymy w tym kierunku, żeby już w tym i w następnych sezonach już nic nie brakowało, żeby walczyć z Zagłębiem i z MKS-em jak równy z równym, a nawet starać się wygrywać z nim. To a propos też rywalizacji, no bo w poprzednich sezonach rzeczywiście gdzieś raz, że kontuzje, dwa, że motoryka, zabrakło sił może momentami w niektórych spotkaniach. Tutaj wzmocniono też przede wszystkim trener motoryczny przyszedł do klubu, przy okazji trener asystent, z którym współpracował już pan we Wrocławiu. Domyślam się, że współpracował pan też prywatnie, bo mogę zdradzić, że to też pan brat, pana brat Marek Palica. I jak te zmiany, najpierw mówimy tutaj o tym sztabie szkoleniowym, też mogą się przyczynić do tego, że rzeczywiście dziewczyny będą dobrze przygotowane? To znaczy dziewczyny są dobrze przygotowane. W poprzednim sezonie tak naprawdę byłem sam. Trenera motoryki miałem, mogę użyć słowa korespondencyjnie. No w tym roku to się zmieniło, chcąc iść z postępem, chcąc być coraz lepszym, mieć coraz lepsze wyniki. Na etapie drużyny Superligi no już nie może być trener sam jedyny i odpowiadać za wszystko. Tu musi być fachowiec od przygotowania motorycznego, tu musi być asystent, który i statystyki zrobi, i rozpracuje przeciwnika, i podpowie coś w meczu. Mamy trenera mentalnego, mamy cały sztab świetny, fizjoterapeutę, kierownika. Więc tak naprawdę jesteśmy silną drużyną, jeżeli chodzi o ten sztab trenerski. W skrócie, jest z kim współpracować i jest teraz na czym tworzyć tą bazę. Jest z kim współpracować, mamy zadania podzielone. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z każdym osobno trenerem, których wymieniłem. I wydaje mi się, że widać efekty i to będzie jeszcze bardziej widoczne. To teraz może o zmianach w kadrze, ale już tej zespołowej, bo tutaj też roszady były. Przede wszystkim można zwrócić uwagę, że skupił się pan chyba bardziej na rozegraniu w tym okienku transferowym, bo rzeczywiście powiększyła się ta kadra, jeżeli chodzi o rozgrywające, o te zawodniczki, które rzeczywiście gdzieś tam potrafią tę piłkę rozprowadzić. Ze skrzydłowymi tutaj też transfer się pojawił, chociażby Aleksandry Zaleśnej. No jakby nie patrzeć, doświadczonej 32-letniej zawodniczki, która na razie w tych 8 spotkaniach tylko 8 bramek. Czy to był dobry transfer pana zdaniem? Tak, jestem przekonany, że to był dobry transfer. Ola potrafi grać w piłkę ręczną, niejednokrotnie to udowadniała. I myślę, że pokaże to w dalszej części sezonu. Natomiast no nie zmienia to faktu, że Patrycja Kozioł ten sezon ma rewelacyjny i praktycznie w rzutach na bramkę się nie myli, więc być może przyjście Oli również zdopingowało Patrycję Kozioł do takiej formy. Natomiast ja jestem zadowolony ze skrzydłowych, bo naprawdę uzupełniają się, uważam, świetnie, aczkolwiek mamy i na po lewej stronie, i po prawej stronie liderki na tej pozycji, które właśnie wywalczyły sobie to miejsce. Natomiast uważam, że Ola na pewno w dalszej części sezonu pokaże
siedzę z jak najlepszej strony. Ja tylko przytoczę statystyki, no bo rzeczywiście przyjście Oli chyba zmotywowało Patrycję Kozioł do tego, żeby jeszcze bardziej pokazać się w tej Superlidze. 83% skuteczność. Jakby nie patrzeć, praktycznie się nie myli. 24 bramki, tylko 5 rzutów oddanych na bramkę rywalek zostało obronionych, bo i tak trafiła światło bramki. Więc z drugiej strony, czy rośnie nam zawodniczka na miarę gwiazdy Superligi, przy okazji ta, która może gdzieś razem z Mariolą Wiertelak chociażby w kadrze narodowej gdzieś później reprezentować KPR? Myślę, że tak. Myślę, że tak jak Mariola jest reprezentantką Polski, tak samo Patrycja Kozioł, niczego jej nie brakuje, żeby być reprezentantką Polski. Rzeczywiście mieliśmy mecze nawet pucharowy z Turczynkami, gdzie razem zawodniczki zdobyły bodajże 20 bramek. Zdobyliśmy ze skrzydeł z tej pozycji. Także jak najbardziej Patrycja ma zadatki, żeby w kadrze A, seniorskiej kadrze A, biegać po parkietach całego świata. Tutaj wspomniał Pan o Turcji, to tak przejdziemy swobodnie sobie właśnie do tych europejskich rozgrywek, bo tutaj też kolejna runda wstępna przed Wami, wyjazd do Norwegii. No i to intensywne granie wraca, co 3 dni mecz, wyjazdy, podróże. Jak sobie w ogóle radzicie, jeżeli chodzi przede wszystkim o ten czas i jakby nie patrzeć, zmęczenie głowy w takich sytuacjach? Radzimy sobie. Na tym etapie już wszystko musi być poplanowane. Łącznie to, jak się gra mecz co 3 dni. Mamy wprowadzone treningi indywidualne właśnie po meczach. Jest trening, tak nazywamy to, trening A, trening B, czyli zawodniczki, które więcej i dłużej grały, robią inny trening od tych zawodniczek, które trochę krócej grały na boisku. Więc mamy to wszystko połączone również z wypoczynkiem. Gra co 3 dni nie jest dla nas przeszkodą. Jedynie może to, że jako trener, tak, każdy trener chciałby mieć więcej zawodniczek w sztabie. Na tą chwilę mamy 16 zawodniczek, w tym 3 bramkarki, więc jest to takie minimum z minimum. Łatwiej by było to pogodzić, grając i w lidze, i w europejskich pucharach, mając powiedzmy 18 wyrównanych zawodniczek. Natomiast do tego dążymy, tak? Do tego dążymy. Natomiast na razie w tym składzie, w którym gramy, radzimy sobie świetnie, jak widać. To te europejskie puchary, w takim razie pytanie, czy jest chrapka na tą fazę grupową, nie tylko rundę wstępną, no bo gdzieś można powiedzieć, że do tej pory to była przygoda w europejskich pucharach, kończyły się te przygody na kwalifikacjach. Jak to teraz będzie? Chrapka jest. Chrapkę mamy i oczywiście pomysł też będziemy mieli, jak zagrać z drużyną tak utytułowaną jak Larvik. Z czym się wiąże awans do fazy grupowej? Na pewno z ogromnymi pieniędzmi dla klubu. Natomiast to się również wiąże z dużymi wydatkami, których podejrzewam nie zaplanowaliśmy. Więc byłaby to ogromna niespodzianka dla gminy Kobierzyce. Udział w fazie grupowej. Pytanie, czy zamierzacie tą niespodziankę im sprawić? Oczywiście, że zamierzamy. Europejskie puchary, europejskie parkiety byłyby dla nas otwarte i przygoda by trwała jeszcze dużo dłużej. Więc oczywiście chcemy sprawić niespodziankę. Zdajemy sobie sprawę, że norweski Larvik to, tak porównując do męskiej piłki ręcznej, to jak Vive Kielce w Polsce, bodajże 20 tytułów mistrza Norwegii, natomiast walecznością zamierzacie nie zmieniać. Tak, nie przestraszą nas tytuły, bo boisko zweryfikuje wszystko i tak jak powiedziałem, mam najbardziej waleczną drużynę w Polsce, żeby się okazało, że również i w Europie. To już mamy powiedziane, tu była kropka. A propos jeszcze tych spotkań w Europie, do Turcji pojechało z Wami kilkoro kibiców na te mecze wyjazdowe też. Garska jest, jeździ na tych meczach w hali w Kobierzycach, to oczywiście zawsze hala pełna. Jak oceniacie to wsparcie fanów? Dajecie radę, jeżeli chodzi o ten doping? Bo jak byłem nieraz na Kobierzycach, to momentami mam wrażenie, że aż rozprasza w tej kilkutysięcznej hali. Dajemy radę, kibice są naszym 8. zawodnikiem, doceniamy to.
Natomiast naprawdę nic tak nie cieszy, jak zobaczyć swoich kibiców na meczach wyjazdowych. Kibice byli i w Elblągu, gdzie sporą odległość musieli pokonać. Tydzień temu w Gliwicach była bardzo duża grupa kibiców z bębnem. Naprawdę nas to motywuje do wspaniałej gry. W Turcji była duża grupa kibiców i z tego co wiem, już Polacy wykupili ponad 50 biletów na mecz w Norwegii. Także też będziemy mieli wsparcie z trybun. Czyli jest doping, są warunki i komfort pracy, to w takim razie czy polujecie na to Mistrzostwo Polski w tym roku? No oczywiście gra się po to, żeby polować, planować, żeby zdobyć Mistrza Polski. Ja powiedziałem, my bardzo chcemy w tym sezonie zdobyć medal. Jaki to będzie medal, to zobaczymy. Natomiast no, Kobierzyce jeszcze w historii nie mają tytułu Mistrza Polski. I oby to się zmieniło. Marcin Palica, trener KPR-u gminy Kobierzyce, był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Thank you.